Witajcie! Po raz kolejny spotykam się z Wami przed kościołem Świętej Marii Magdaleny. Ja nazywam się Zofia Strzelczyk, jestem historykiem sztuki i po raz kolejny spróbuję przybliżyć, troszeczkę podsumować kilka ciekawych faktów o tym kościele. Kościół znajduje się na wzgórzu, a od strony południowej i wschodniej znajduje się rów z wodą, w tej chwili już porośnięty starymi wierzbami. Według niektórych badaczy takie usytuowanie kościoła mogło mieć charakter obronny. Obecnie kościółek Świętej Marii Magdaleny jest kościołem filialnym parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski we Włókach. Jednakże pierwsza parafia, jaka powstała we Włókach, była właśnie pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny oraz Katarzyny. Parafia ta została założona przez cystersów w XIV bądź nawet już w XIII wieku. Czy już wiesz, że ten zabytkowy drewniany kościół powstał w 1699 roku i został wzniesiony z fundacji ówczesnego opata cystersów Ignacego Gnińskiego? Był to opat koronowski. Czy wiesz, że kościół jest orientowany? Co to oznacza? Znaczy to tyle, że prezbiterium kościoła, czyli ta część, w której znajduje się ołtarz, jest skierowana na wschód, a wejście znajduje się od strony zachodniej. Orientowanie kościołów sięga V wieku i odnosi się do tradycji, by na modlitwie zwracać się ku wschodowi, gdyż ze wschodu ma przyjść Mesjasz w czasie paruzji, czyli ponownego przyjścia na ziemię. Obecnie kościół wygląda pięknie, po wielu pracach renowacyjnych i konserwatorskich. Spójrzmy, jak prezentował się jeszcze w roku 1995. Czy wiesz, że mimo iż kościół powstał w 1699 roku, czyli pod koniec XVII wieku, to wiele z elementów jego wyposażenia jest jeszcze starszych niż ta data. Takimi obiektami są m.in. obraz świętej Katarzyny i świętej Doroty tuż za mną. Pochodzą one z XVI wieku. Odkryte zostały w czasie prac konserwatorskich w 2001 roku. Znajdowały się w ołtarzu głównym, jako zaplecki rzeźb po prawej i lewej stronie. Były pokryte warstwami wielu przemalowań. Więcej o historii tych dwóch świętych możecie dowiedzieć się z innego filmu o historii kościoła, który znajdziecie na kanale Parafii we Włókach. Czasami, gdy mówimy o kościele Świętej Marii Magdaleny, mówimy, że jest to kościół barokowy, gdyż powstał w tym czasie, kiedy w Europie królowała epoka baroku. Po czym możemy to poznać? Charakterystycznym dla baroku elementem wyposażenia naszego kościoła jest m.in. obraz przedstawiający świętego Józefa. Zarówno obraz, jak i ołtarz, w którym znajduje się obraz, pochodzi z trzeciej ćwierci XVII wieku. Charakterystyczny w tym ołtarzu jest właśnie typowo barokowy ornament. Ornament, czyli te złote zdobienia wokół ołtarza. Ten konkretny ornament nazywa się chrząstkowo-małżowinowym. Nazwa jest specyficzna, ale właśnie ten ornament królował już od drugiej ćwierci XVII wieku w Europie, właśnie charakteryzując obiekty barokowe. Czy wiesz, że w kościele Świętej Marii Magdaleny znajdują się również polichromie? Polichromie są to te obrazy namalowane bezpośrednio na drewnianych ścianach kościoła. Kolejnym barokowym dziełem jest obraz przedstawiający Świętą Marię Magdalenę. Ołtarz, w którym się on znajduje, jest również zdobiony bardzo bogatymi, złotymi i srebrnymi ornamentami. Obraz przedstawiający śmierć Świętej Marii Magdaleny jest z połowy XVII wieku. Czy wiesz, że figurka w zwieńczeniu tego ołtarza
przedstawia właśnie świętą Marię Magdalenę. Ołtarz główny jest dużo nowszy. Datuje się go na pierwszą połowę XIX wieku. Tylko niektóre z jego elementów są starsze. Rzeźby przedstawiające świętego Piotra i świętego Pawła oraz leżące anioły w zwieńczeniu ołtarza, które zaraz Wam pokażę, sięgają połowy XVII wieku. Kto by się domyślał, że rzeźby znajdujące się w tym ołtarzu przedstawiające świętą Małgorzatę oraz świętego Kazimierza są dużo, dużo nowsze, ponieważ powstały one w latach 80. XIX wieku. Czy wiesz, że ołtarz główny ma formę architektoniczną? Ma jednokondygnacyjną nastawę podzieloną na trzy strefy za pomocą kolumn w stylu koryńskim. Tabernakulum z kolei ma formę świątyni z tympanonem. W centrum ołtarza znajduje się obraz, który jest wyobrażeniem Matki Boskiej Świeckiej. Obraz Madonny w ołtarzu głównym datowany jest na lata 80. XIX wieku. Podsumowując, ołtarz główny jest składową elementów o różnym pochodzeniu czasowym. Czy wiesz, że ta dekoracyjna część organów scalona z piszczałkami nazywa się prospektem organowym? Organy w tym kościele powstały w 1733 roku, a dekoracja prospektu jest dostosowana do wystroju kościoła. Dekoracje możemy określić jako figuralno-ornamentalną, gdyż znajdują się tam przedstawienia takich ornamentów jak liść akantu oraz putta, czyli twarze i wyobrażenia aniołów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!